Krem do twarzy kupić, aby był spektakularny w działaniu i przede wszystkim jak najbardziej aktywny. Kremów do twarzy na rynku mamy setki, tysiące, miliony, miliardy, ponieważ codziennie, każdego dnia, patrząc na rankingi, wychodzi po około 100-150 nowych kremów do twarzy. Także no naprawdę mamy pełen wybór, asortyment, ale teraz z takim bardziej świadomym okiem, patrząc na składy kosmetyków, no niestety większość tych nietuzinkowych nowości kosmetycznych tak naprawdę nadaje się do kosza, ponieważ składy są w pełni nieakceptowalne. No ale każdy chce używać czegoś, no to niech używa, jak najbardziej. Ja tutaj oczywiście propaguję cały czas świadomą i naturalną pielęgnację z naturalnymi składnikami aktywnymi. Nie jestem wrogiem chemii, jeżeli chodzi o to, ponieważ woda H2O to też jest chemia, ale jest bezpieczniejsza chemia i jest najgroźniejsza chemia. Także jeżeli są dodatki substancji czynnych, które potrzebują lekko chemicznej modyfikacji, ale bez kosztów naszego zdrowia, naszej skóry i zapewniają nam pełne bezpieczeństwo, czemu nie? Także dzisiaj porozmawiamy sobie o spektakularnych kremach do twarzy, o takich hitach dla każdego typu skóry. Także witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby, w kolejnym filmie na moim kanale. Uprzejmie informuję, że od dzisiaj ruszyły zapisy do grupy na Facebooku akcja pielęgnacja, czyli zapowiadany przeze mnie projekt Help Skincare by Kacper Beauty Expert. W związku z tym, że będzie to grupa, gdzie będziemy sobie pomagać w kwestii pielęgnacji problemów skórnych i miesięcznie będą wyłaniane przeze mnie bądź też przez moich administratorów 3 osoby, które będą otrzymywały kosmetyki ode mnie w zupełności za darmo, zgodnie z ułożonym schematem pielęgnacyjnym. Robię to w zupełności bezinteresownie, także mam nadzieję, że mój projekt, który był zapowiadany wcześniej, Wam przypadł do gustu. Link do grupy macie w opisie na dole. Zanim dołączycie do grupy, proszę o przeczytanie zasad, ponieważ żadnych nowych kont, żadnych fejkowych kont nie będziemy przyjmować. Zdecydowanie szanujmy siebie jako odbiorców, także jak najbardziej. Okej, uciekając od tematu, teraz będziemy rozmawiać na merytoryczny temat, czyli kremy do twarzy. Jaki krem do twarzy kupić? Czy krem do twarzy musi być drogi? Czy krem do twarzy musi kosztować więcej niż 100 zł? Nie musi. Są kremy do twarzy, które kosztują 10 zł, 15 zł, 20 zł i które są w pełni skuteczne i dorównują 100-kroć bardziej kremom do twarzy, które, no wiecie, wiecie o czym mówię. Krem do twarzy ma stanowić kołderkę dla wcześniej zaaplikowanych preparatów lotnych, czyli serum, toniki, esencje bądź lotiony. Krem ma domykać pielęgnację, ma również działać powierzchownie na powierzchni skóry, odbudowywująco, czyli odbudowywać barierę lipidową, nie dopuszczać do transpidermalnej utraty wody z naskórka, silnie nawilżać skórę, jak i również chronić ją przed utratą wilgoci i wzmacniać działanie preparatów wcześniej nałożonych, czyli tak zwane inkognito je kryć. Kryć przed złem, czyli właśnie nie dopuścić do tego, aby one w żadnym stopniu nie wyparowały. Także dzisiaj przedstawię Wam kilka kremów do twarzy, które są spektakularne, które są w pełni skuteczne i uważam, że są warte każdych pieniędzy. Nie będzie tutaj produktu, no, żadnego, który jest drogi. Także będą tańsze alternatywy, także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam w pełni przypadnie do gustu. Posłuchajcie, kremów do twarzy jest sporo, tak jak już Wam powiedziałem, i krem jest potrzebny. Każde serum do twarzy trzeba domykać kremem. Nie ma takiego czegoś, że aplikujecie serum i dziękuję, voila, nuti tua, no nie. Każde serum trzeba domykać kremem, aby zapobiec przed ucieczką lotnych substancji aktywnych. I teraz wyobraźcie sobie, aplikujecie wartościowe serum aktywne i nie nakładacie kremu. Nie dość, że te wszystkie wartościowe substancje aktywne ulegają wyparowaniu, to jeszcze odwadniają Waszą skórę, uszkadzają barierę lipidową, ponieważ dochodzi do transpidermalnej utraty wody z naskórka, czyli skóra, potocznie mówiąc, odwadnia się 100-kroć bardziej. Wy na początku oczywiście nie musicie wcale tego odczuwać, ponieważ to wszystko też może się dziać takim incognito. Możecie to zauważyć po tygodniu, po 2 tygodniach, po 3 tygodniach, po miesiącu. Powiem Wam szczerze, że im później byście zauważyli te negatywne skutki, tym problem jest coraz większy, bo później jest trudno go odbudować. I wtedy trzeba poświęcić sporo czasu, pieniędzy i preparatów odpowiednich, aby doprowadzić skórę do odbudowy. Także jak najbardziej dzisiaj Wam przedstawię raz, dwa, trzy, cztery, pięć kremów. Pierwszy produkt, który chcę Wam przedstawić, jest to Ziaja Kozie Mleko. Ultra lekki krem anti-age, nawilżająco energetyzujący z filtrami UVA, UVB, ochrona SPF 15.
Czyli jest to ochrona bardzo, bardzo niska, ale jest. Ale jest ochroną. Jeżeli nie stosujecie retinolu, nie stosujecie kwasów, a stosujecie peelingi enzymatyczne na przykład, to ten krem z filtrem będzie dla Was odpowiedni. Ponieważ jeżeli Wy stosujecie retinol bądź kwasy, no to wtedy SPF 50 zdecydowanie. Ten krem kiedyś miał paskudny skład. Straszny skład, okropny skład, pełno mikroplastiku, donoru, formaldehydu, poliakrylamid i na kilku stronach internetowych jeszcze może być podany stary skład tego kremu. Nie wziąłem teraz kartonika, ale na stronie Rossmana jest jak najbardziej zdjęcie kartonika tego produktu i możecie zobaczyć, że w składzie tego produktu nie ma już żadnego mikroplastiku, żadnego donoru, formaldehydu i żadnych kancerogenów. Mamy tutaj ochronę SPF 15 i powiem szczerze, że jest to produkt odpowiedni do każdego typu skóry ze względu na swoją lekką konsystencję. Momentalnie się wchłania, lekki glow pozostawia na skórze, ale on się tak stabilizuje do godzinki czasu. Nie bieli bardzo mocno, także to też bierzmy pod uwagę, że jest jak najbardziej w pełni ok. Wykazuje właściwości nawilżające, nadaje się pod makijaż, koszt to 15 zł w Rossmanie. Także jeszcze raz Wam go pokażę. O, właśnie, wygląda tak. Kozie mleko, ultra lekki, krem anti-age, nawilżająco, energetyzujący, ochrona średnia, SPF 15. Fantastyczny krem. Jeżeli nie lubicie intensywnych zapachów, niestety, bardzo mi przykro, ten krem dla Was odpowiedni na pewno nie będzie. Krem o filtrach przeciwsłonecznych SPF 50 będzie osobno nagrany, także możecie się go spodziewać, że filmy o filtrach, które są genialne, będzie taki na kanale. Filmy są nagrywane według kolejności, także proszę Was jeszcze o cierpliwość. Także jeżeli szukaliście takiego kremu o faktorze SPF 15, który nie będzie silnie bielił, będzie delikatnie chronił, a przede wszystkim będzie nawilżać, to ziaja. Ziaja bezdyskusyjnie. Jest to fajny produkt i dość tani. Następny produkt, który Wam polecam, jest to preparat barierowy, okluzyjny do skóry bardzo wrażliwej, bardzo suchej, odwodnionej, ze zniszczoną barierą lipidową. I jeżeli chcecie również działać przeciwzmarszczkowo, nie jest to krem w żadnym wypadku dla osób ze skórą trądzikową, tłustą, problematyczną, ze względu na to, że zapchanie macie murowane od razu. Komedogeza, jakna geza pojawi się w ciągu kilku godzin i po prostu pojawi się wysyp niepożądanych gości. Jest to Linum Care z apteki Dbam o Zdrowie. Kosztuje do 14 zł, coś ten design. Jest to maść, która zawiera w swoim składzie wazelinę. Wazelina sama w sobie jest bezwartościowym składnikiem, ponieważ nie robi tak naprawdę nic poza utratą, poza zapobieganiem przed utratą wody z naskórka. Ale mamy również tutaj olej z lnu zwyczajnego, który wykazuje już komplementarne właściwości przeciwstarzeniowe, odbudowujące barierę lipidową, regenerujące, nawilżające, nawadniające, uzupełniające luki w cemencie komórkowym skóry. Także jak najbardziej idealny krem. Jest to krem na noc, on się w żadnym wypadku, naprawdę, mówię Wam to szczerze, nie nadaje na dzień. Ja już to przy swojej skórze sprawdziłem. W żadnym wypadku w życiu, nieważne ile bym jego nie nałożył, nie, koniec. Wszystko się... To nie jest rolowanie, to jest takie mazianie się po twarzy, rozumiecie? Wszystko się mazia, wszystko się paćka po prostu. Wygląda to obrzydliwie, także na noc, jako domknięcie pielęgnacji takiej barierowej, jeżeli walczycie z uszkodzoną barierą lipidową, chcecie złagodzić stany zapalne skóry, czyli podrażnienie, zaognienie, zaczerwienienie, rumień, śmiało bez zastanowienia, jeżeli w Waszych miastach jest apteka Dbam o Zdrowie, a z tego co wiem, nie we wszystkich miastach nawet jest, to możecie śmiało kupić ten produkt. Ten produkt jest wyrobem medycznym i działanie jest w pełni spektakularne. Dzieci od pierwszego dnia życia mogą go stosować przy atopowym zapaleniu skóry, przy podrażnieniu, przy suchości, przy odwodnieniu. Na przykład jeżeli pójdziecie z dzieckiem na basen i on po basenie ma skórę odwodnioną, przesuszoną, jak najbardziej to. Ulga w kilka sekund, ulga w kilka chwil, odbudowa w kilka dni. Naprawdę hit, który warto kupić, jest w pełni spektakularny w działaniu, aktywnym preparatem, także Linum Care w aptece DOS jak najbardziej bezproblemowo jest dostępny. Teraz produkt, żeby tutaj osoby ze skórą tłustą, problematyczną i trądzikową poczuły się w pełni zaspokojone.
ponieważ to nie jest tak, że tylko polecam produkty do skóry dojrzałej i suchej. Polecam również produkty do skóry problematycznej. Jeżeli macie skórę tłustą, problematyczną, to rądzikową, z ogromną skłonnością do komedogezy, mam tutaj nawet kartonik, i jak najbardziej będę Wam też analizował skład tego produktu, to ten produkt będzie dla Was odpowiedni. Z tego względu, że jest to produkt odbudowywująco, regulująco, przeciwzmarszczkowo, przeciwzapalny, regulujący funkcjonowanie gruczołów łojowych, tylko od razu zapowiadam, że jeżeli jesteście uczuleni na grzybki reishi, no to niestety ten produkt dla Was nie będzie w pełni odpowiedni ze względu na to, że właśnie zawiera ekstrakt reishi w składzie, także no niestety odpada. A jeżeli nie możecie jeść grzybów, a w kosmetyku jest grzyb, reakcja alergiczna również może się pojawić. Także zdecydowanie ten produkt, mimo tego, że ja mówię tutaj, że jest to przeznaczenie dla skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej, to poza tymi właściwościami regulującymi, przeciwzapalnymi, wykazuje również właściwości nawadniające, nawilżające i przeciwzmarszczkowe. Jest to Taupa Pure Trend. Jest to nocna odbudowa, krem regenerujący, grzyb reishi plus żeńszeń, 98% składników pochodzenia naturalnego, bez mikroplastików, dbamy o planetę. Z tej serii jeszcze jest dobry składowo bananowy suflet, który był wielokrotnie polecany przeze mnie na kanale. I ten krem jest też ok. Zrobię Wam pełną analizę składu, żebyście wiedzieli, osoby ze skórą tłustą, problematyczną, trądzikową, co jest w tym kremie. Mamy wodę oczyszczoną, mamy emolient pochodzenia roślinnego zapobiegający przed utratą wody z naskórka, mamy emolient pochodzenia roślinnego kolejny, mamy glicerynę pochodzenia roślinnego, nie jest komedogenna, obalałem mit, jeżeli chodzi o glicerynę. Mamy krzemian glinowo-magnezowy, to jest naturalny zagęstnik preparatu, także nie ma żadnego problemu. Cetylalkohol, czyli alkohol z grupy tłuszczowych, bezproblemowy, bezpieczny, także jak najbardziej. Mamy torf tołpy, ekstrakt torfu tołpy, PET ekstrakt. Jest to substancja, która jest bogata w oligoelementy, w makroelementy, w mikroelementy. Remineralizuje skórę, reguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych, łagodzi podrażnienia, łagodzi wykwity zapalne, nawilża, odbudowywuje, naprawia uszkodzenia w skórze. Także torf tołpy jest genialnym składnikiem czynnym. Później mamy w składzie właśnie ekstrakt z grzybów reishi. Jest to ekstrakt, który wykazuje bardzo silne właściwości przeciwzmarszczkowe, bardzo silne właściwości nawilżające, naprawcze, silne właściwości regulujące funkcjonowanie gruczołów łojowych, silne właściwości zmniejszające widoczność porów, ale to nie jest efekt natychmiastowy. I pamiętajcie, że porów nie da się usunąć. Pory to jest naturalny wytwór skórny i możemy zmniejszyć tylko i wyłącznie ich widoczność, albo je obkurczyć, jeżeli już oczyścimy pory z zanieczyszczeń wszelakich, jakie tylko tam są, zła świata nadzwyczajnie w świecie. I grzybki reishi wykazują właśnie właściwości regenerujące, spłycające zmarszczki, jak i również odbudowywujące. Także mamy tutaj kombo substancji czynnych. Później po reishi mamy ekstrakt z żeńszenia, który jest elektrolitem, wykazuje silne właściwości nawadniające, odbudowywujące, przeciwzmarszczkowe, poprawia mikrokrążenie w skórze, przez co również ulegają dotlenieniu komórki skóry. Mamy silne nawilżenie, odbudowę, naprawę i regenerację, także śmiało. Później w składzie mamy zapach, później mamy już regulatory konsystencji produktu, konserwant i regulator i tylko tyle. Kartonik w Rossmanie wygląda tak, a sam produkt wygląda tak. Ja mówiłem Wam, że ja miałem skórę suchą, doprowadziłem teraz pielęgnacją moją skórę do skóry normalnej. Przetestowałem ten krem na noc. Mega nawilża, rozświetla, rozpromienia. Jak najbardziej jestem z niego w pełni zadowolony. U mnie no ten krem nie ma co regulować, ponieważ gruczoły łojowe moje funkcjonują w sposób prawidłowy, także właściwości regulujących na mojej skórze on nie musiał wykazywać z całą pewnością, ale jeżeli chodzi o nawilżenie, rozświetlenie, rozpromienienie, poprawę kolorytu skóry, jak najbardziej w pełni to zrobił. Jest to krem na noc, który jest w pełni regulujący, aktywny w działaniu i ja go rekomenduję. Ja go w pełni rekomenduję dla osób nastoletnich, jak i osób dorosłych, które mają skórę dojrzałą, suchą, dojrzałą, tłustą, rozregulowaną. Także jak najbardziej śmiało można go kupić. W Rossmanie on jest teraz na promocji za 16 albo 17 zł, cena regularna 27 zł. Także Taupa jak najbardziej na tak. I ostatnie dwa produkty.
bardzo tłuste, bardzo ciężkie, bardzo esencjonalne, bardzo silnie odbudowywujące barierę lipidową. Można je łączyć z tripeptydami miedziowymi, można je łączyć ze wszystkimi substancjami aktywnymi, z niczym nie wejdzie w interakcję. Także substancje czynne jak najbardziej, każde mogą być aplikowane przed tymi produktami. Tylko ostrzegam, są to produkty esencjonalne, bogate, w żadnym wypadku nie dla skór tłustych, nie dla skór problematycznych i nie dla skór trądzikowych. I wiem, że teraz możecie się pewnie czuć lekko rozczarowani, że pokazałem Wam tylko tak naprawdę dwie propozycje dla skór tłustych, problematycznych, trądzikowych, ale to jest z tego względu, że planuję dla Was nagrać film taki komplementarny właśnie z pielęgnacją dla skór tłustych, problematycznych, trądzikowych. Dlatego też wielu produktów nie chcę tutaj przemycać, ponieważ wtedy no nie będę miał na film. Wiecie, o co chodzi. Produkty, które Wam pokażę, to już są produkty okluzyjne, które można łączyć z każdym serum, z niczym nie wejdą w interakcję, z niczym się nie pogryzą. Są to produkty zdecydowanie na noc. Jeden krem, masło kakaowe, może być stosowany w dziennej pielęgnacji, bo zapobiega przed mrozem, przed uszkodzeniami skóry jak najbardziej, ale zdecydowanie, ale drugi krem nie może być stosowany. On się z niczym nie połączy, on się z niczym nie nada, nie można na niego nałożyć filtra, makijażu zdecydowanie, to już nie mam mowy o tym, ale mamy tutaj w pełni skuteczne, spektakularne oba preparaty. Ziaja, kozie mleko i tylko ten krem z tej serii ma dobry skład. Q10 ma tragiczny skład. Eveline Egyptian Miracle. Ja Wam pokażę moje zużycie. O, proszę bardzo. Bezzapachowy, bardzo tłusty. Bardzo tłusty. Bardzo tłusty, to nabrałem sobie na dłoń. Mamy tutaj propolis, mamy tutaj pyłek pszczeli, mamy tutaj miód, mamy tutaj multum emolientów. I on się nada do każdego serum. Z każdym serum można tego Egyptian Miracle Eveline Cosmetics połączyć. Patrzcie. No jest mega blask. I połowa z tego się w ciągu nocy wchłania, ale połowa z tego zostaje. Zdecydowanie. Ponieważ substancje aktywne penetrują, a emolienty i substancje okluzyjne właśnie zostają na powierzchni i chronią przed wyparowaniem substancji aktywnych. Jest to produkt z Eveline, ten barierowy, bardzo silnie naprawczy, regenerujący. Można go stosować na 2 godziny przed myciem na suche końce włosów. Można go stosować na usta, na łokcie, na stopy, na pięty, na ręce, na twarz, pod oczy, wszędzie. Jest to produkt wielofunkcyjny, kosztuje normalnie, regularnie, w Rossmanie kosztuje 25 albo 26 zł, a na promocji jest za 22 zł. Za 18, za 17, różnie to bywa, ale jest to produkt warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Niektórzy piszą, że on śmierdzi. Ja się z tym nie zgadzam. On jest bezzapachowy. On nawet nie ma zapachu surowców. On jest dla mnie w pełni bezzapachowy, także zdecydowanie, ale jest to skuteczny produkt okluzyjny, który odbudowywuje barierę lipidową, nawadnia wierzchnią warstwę naskórka, jak i również odbudowuje barierę lipidową i niedobory w cemencie komórkowym. Także jest to regenerator, intensywny regenerator, który rekonstruuje skórę, także go ze śmiałością polecam. Zdecydowanie. Polecałem go 3 lata temu, polecałem go 4 lata temu, jak tylko wszedł, i polecam go teraz. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. I następny produkt, ostatni, jest to ziaja kozie mleczko. Nasz kultowy krem, wielokrotnie pokazywany, hit nad hitem kosmetycznym. W składzie mamy tylko tak, alkohol z grupy tłuszczowej, glicerynę, masło kakaowe, kokoglicerydy, witaminę E, witaminę młodości, antyoksydant, regulator pH, regulator konsystencji, zagęstnik i konserwant. Minimalistyczny skład, a jak to pachnie, to jest po prostu nieziemskie. Bardzo ładnie pachnie czekoladą i taką nutą kokosową. Jest to krem bogaty. Bogaty, który wykazuje bardzo silne właściwości okluzyjne, regenerujące barierę lipidową, wyrównujące koloryt skóry, bardzo silnie nawilża, łagodzi podrażnienia. Także jak najbardziej nawet ja tutaj piszę, że tłusty krem dostarczający skórze cennych substancji odżywczych regeneruje, wygładza i działa ochronnie na naskórek, nawilża skórę i zapobiega nadmiernej utracie wody. Skutecznie łagodzi podrażnienia, regularnie stosowany przywraca skórze piękny wygląd i wyraźnie poprawia jej koloryt.
Ten krem można już przemycić w dziennej pielęgnacji, bo jest zdecydowanie, jeżeli chodzi o porównywalność konsystencji, to jest zdecydowanie lżejszy od Eveline. Zdecydowanie ziaja jest lżejsza od Eveline, ale no nie zawsze się on sprawdzi na dzień. Ja go bardziej preferuję do nocnej pielęgnacji twarzy, jako produkt taki domykający wszystko. Również można nim domykać tripeptydy miedziowe, wszystkie inne substancje. Nie słuchajcie bzdur, jak ktoś wam mówi, że nie można ziają domykać tripeptydów miedziowych, a za to poleca produkty, które kosztują X kasy, są testowane na zwierzętach i albo mają tragiczne składy. No to jest czysta hipokryzja nadzwyczajnie w świecie. Ziają masłem kakaowym jak najbardziej można domknąć tripeptyd miedziowy. Można. Można, a jeżeli ta osoba jest pewna, te osoby, bo dwie osoby już to tak gadają albo naśladują siebie wzajemnie, nie wiem jak to tam koło wzajemnej adoracji działa, niech pokażą na to badania naukowe. Że nie można tego łączyć. Można. Po pierwsze, krem nie ma chelatorów. Krem ma antyoksydant witaminę E, która wzmacnia działanie tripeptydu miedziowego i masło kakaowe skutecznie domyka tripeptyd miedziowy w skórze. Także śmiało tripeptydy miedziowe masłem kakaowym z ziai można domykać. Nie słuchajcie bzdur, koła wzajemnej adoracji, także jak najbardziej ziaja jest hitem. Także moje kochane skarby, na dzisiaj to tyle. Jeżeli wam się filmik podobał, proszę o pozostawienie łapki w górę i komentarza. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Jak widzicie, no już włosy po przeszczepie powoli zaczynają odrastać, także no coś tam się zaczęło dziać. Dziękuję serdecznie, miłego dnia wam życzę, kocham was bardzo, dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie, pogody, ducha, radości, uśmiechu, buźka wielka. Do następnego filmu, buziaki wielkie.